W Gromniku powstał centralny punkt informacyjny Źródlanego Szlaku. W tym miejscu turyści będą mogli odpocząć oraz dowiedzieć się, gdzie mogą aktywnie spędzić czas w regionie tarnowskim. Oficjalne otwarcie nowego obiektu odbyło się 21 lutego. Jesteśmy teraz w Gromniku na praktycznie skrzyżowaniu dwóch dróg wojewódzkich, a tak patrząc geograficznie, na miejscu, skąd gdzie turyści docierają i z Krakowa od strony Brzeska i z Warszawy od strony Tarnowa. Docelowo ma być to centralny punkt informacji o Źródlanym Szlaku, który jest tutaj tworzony na terenie południowego powiatu tarnowskiego. To jest punkt informacji turystycznej, potocznie nazwany Rotundą. Ma być, jak już sama nazwa mówi, informować wszystkich turystów o atrakcjach, które będą na drodze tego turysty. Czy to produktu dla turysty, który jeździ na rowerze, czy też w turystyce pieszej. Ma informować nie tylko o trasach rowerowych, ale również o obiektach, które znajdują się w gminie Ciężkowice, Zakliczyn, Pleśna, Rzepienik, Szyżewski. Centralny punkt informacyjny Źródlanego Szlaku znajduje się przy Amfiteatrze Letnim w Gromniku. Z kolei w Tarnowie powstało nowe miejsce, które ma uatrakcyjnić i ułatwić aktywny wypoczynek. Na górze Świętego Marcina wybudowano nowoczesne i funkcjonalne Centrum Aktywnego Wypoczynku. Ma ono pełnić funkcję zaplecza sanitarnego i treningowego. Góra Świętego Marcina zawsze jest w centrum zainteresowania turystów, tych osób, którzy mają więcej czasu. Natomiast niewątpliwie jest to miejsce, które tarnowianie się chwalą wśród swoich bliskich, znajomych, którzy przyjeżdżają do nich. Zawsze jest tak, że jak mamy jakiegoś gościa, to go bierzemy na Górę Świętego Marcina. Teraz nie musimy się martwić o tym, gdzie na przykład skorzystać z toalety, jeżeli będziemy tutaj w okolicy. To nie tylko ten budynek, ale również zagospodarowanie terenu, parking na 18 samochodów, mała infrastruktura, ławeczki, które mają również, nie tylko są niezbędne tutaj dla osób, które korzystają z tego budynku czy z parku biegowego, ale również w okresie letnim będą korzystać z basenu, który jest tutaj zaraz za obok. W związku z tym, że w latach ubiegłych z budżetu obywatelskiego powstały tutaj ścieżki rowerowo-biegowe, no wręcz konieczne było wybudowanie jakiegoś zaplecza, aby osoby korzystające z obiektów pod Górą Marcina miały gdzie się na przykład zagrzać, wypić kawę, herbatę, czy też nawet wykąpać, skorzystać z zaplecza sanitarnego. Centrum Aktywnego Wypoczynku powstało przy basenie na Górze Świętego Marcina. Mieści się w nim sala treningowa wyposażona w 10 bieżni, szatnie i toalety. Obie inwestycje powstały w ramach projektu pod nazwą Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego etap pierwszy oraz projektu pod nazwą Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego etap drugi, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Liderem projektów jest tarnowska organizacja turystyczna, której ważnym zadaniem jest wsparcie lokalnego rynku usług turystycznych, kreowanie lokalnych produktów turystycznych oraz promocja i rozwój turystyki. Powyższe projekty, na które TOT pozyskała blisko 8 milionów złotych, stawiają pierwszy ważny krok w kompleksowej promocji i komercjalizacji produktów sieciowych w subregionie tarnowskim. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej tarnowskiej organizacji turystycznej na www.lot.tarnow.pl. Znajdziemy aktualności z przebiegu realizacji poszczególnych inwestycji. 689. urodziny Tarnów świętować będzie po rycersku. Na mieszkańców przez cały najbliższy weekend czeka wiele atrakcji. Punkt kulminacyjny nastąpi w niedzielę. O godzinie 11.30 przez Starówkę przemaszeruje pochód rycerski. Tuż po nim na Pocierynku odbędzie się rekonstrukcja walk rycerskich. Będą uczestniczyć z Grodu Stobierna stowarzyszenie, Juvene Files ze Sandomierza oraz Krzyżacy przyjadą. I to są bardzo znane w Polsce grupy rekonstruktorów, którzy uczestniczą już w takich zwanych walkach bohurtowych, czyli bardzo widowiskowych walkach, gdzie nawet krew się może polać. Z rycerzami w tle odbywać się będą także zabawy dla najmłodszych. Dzieci będą mogły wykonać m.in. własną tarczę i szablę. Obchodom towarzyszyć będzie średniowieczny jarmark. Nie zabraknie także urodzinowego tortu oraz wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
Wicepremier Beata Szydło zapowiedziała wdrożenie nowego programu Dostępność Plus na terenie Małopolski. Ma on służyć przede wszystkim niwelowaniu barier, jakie musi pokonać osoba niepełnosprawna, by móc żyć na równi z innymi. Założenia programu omawiano podczas konferencji zorganizowanej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Wierzchosławicach Dwudniakach. W życiu i w przestrzeni publicznej jest tak wiele barier, które są utrudnieniem do normalnego funkcjonowania i dla osób niepełnosprawnych, ale też i dla osób starszych. I w związku z powyższym właśnie przygotowany ten program ma niwelować te bariery. Program Dostępność Plus jest realizowany począwszy od 2018 roku i będzie on realizowany minimum do 2025 roku. W ramach programu chcemy zaangażować około 23 miliardów złotych. Są to środki zarówno pochodzące z budżetu państwa, są to również środki z PFRON-u, ale także środki również samorządów. Program ma być realizowany w kilku obszarach, m.in. w służbie zdrowia, edukacji i szkolnictwie wyższym oraz na rynku pracy. Według założeń w ramach tego programu mają być też zlikwidowane bariery architektoniczne. W Ministerstwie Zdrowia powstał projekt, w ramach którego sfinansujemy w około 25 podmiotach leczniczych na terenie kraju w tej pierwszym etapie. Sfinansujemy projekty mające na celu właśnie poprawę dostępności do podmiotów leczniczych. Dla samorządów, a więc tam, gdzie najbliżej obywateli, przekazaliśmy ponad 1,049 mld złotych. To właśnie z tych środków o 100 milionów więcej niż w roku 2018 będą realizowane programy, które będą miały za zadanie niwelowanie różnic architektonicznych, a także wspomaganie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w warsztatach terapii zajęciowej czy zakładach aktywności zawodowej. Według ostatnich danych w Polsce jest niemal 4 700 000 osób korzystających z pomocy PFRON-u, a liczba niepełnosprawnych w naszym kraju to ponad 12% ludności. Z programu Dostępność Plus skorzystają też osoby z czasowymi ograniczeniami, na przykład poruszające się o kulach lub po udarze, a także rodzice z wózkiem dziecięcym oraz osoby z ciężkim bagażem. Szkoła podstawowa nr 9 w Tarnowie zaprosiła przedszkolaków, by zobaczyły, jak wygląda podstawówka od środka. W ramach Dnia Otwartego przygotowano wiele atrakcji. Były przedstawienia, gry i zabawy oraz lekcje pokazowe. Jako że szkoła prowadzi też klasy integracyjne, przedszkolne maluchy zostały zaproszone na zajęcia z dogoterapii. Organizując Dzień Otwarty, tarnowska placówka chce dać się poznać, a zarazem zachęcić do przyjścia w jej mury. Odwiedzają nas, jak mówiłam, przedszkolaki z rodzicami, nauczyciele, są tu przedstawienia, zajęcia z dogoterapii, zajęcia muzyczne, plastyczne, sportowe, wszelkiego rodzaju gry i konkursy, zajęcia świetlicowe. Robimy tutaj fotografie do gazetki szkolnej, więc bardzo bogaty program artystyczny. W nadchodzącym roku szkolnym placówka chce utworzyć od 3 do 4 klas pierwszych. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z obwodu. Tarnowska dziewiątka oferuje też naukę dzieciom w klasach integracyjnych, dlatego zaprasza również dzieci z niepełnosprawnością. Mamy bardzo wykwalifikowaną kadrę nauczycieli przedmiotowców, specjalistów. Na przykład surdopedagoga, logopedów, psychologa, pedagoga, tyflopedagoga, behawiorystę, nauczyciela z zakresu dogoterapii, więc wszystko jest to po to, dlatego że chcemy jak najlepszą opieką otoczyć dzieci zdrowe i te, które wymagają szczególnych potrzeb. Szkoła podstawowa nr 9 w Tarnowie to największa podstawówka w mieście. Aktualnie jest w niej 37 oddziałów klas, w których uczy się 720 dzieci. Młodzież z gminy Tuchów uczciła pamięć o żołnierzach wyklętych. Uczniowie wzięli udział w projekcie Poznaj polskie drogi do niepodległości. W kalendarzu imprez nie mogło zabraknąć 1 marca. Cała Polska właściwie świętowała. 3 marca cała Polska biegła. My 4 szliśmy tutaj dla nich. Myślę, że to jest bardzo ważne. Mamy tutaj młodych uczniów, małe dzieci właściwie od 4 klasy szkoły podstawowej. Więc myślę sobie tak, że jeżeli oni przejdą z nami taki rajd i zostaną im w głowach chociażby te postacie, które tutaj mamy na tych tabliczkach,
ich nazwiska bądź nawet kilka pseudonimów. Myślę, że to będzie bardzo dużo i taki jest właśnie nasz cel. Młodzież bardzo chętnie wzięła udział w projekcie. Naszej młodzieży nie trzeba namawiać do udziału w tego typu uroczystościach. Młodzież jest przyzwyczajona do tego. Od września 2018 roku realizujemy projekt Poznaj Polskie Drogi do Niepodległości i dzisiejszy rajd jest jednym z wielu działań, które od tego czasu już wykonaliśmy. Organizatorzy i zgromadzeni goście podkreślali, że bieg, w którym młodzież wzięła udział, to najlepszy sposób, aby zaszczepić w młodych ludziach miłość do ojczyzny i chęć uczenia się historii Polski. Wierzę w to, że ta lekcja zostanie w ich pamięci bardzo długo. Ja akurat wybrałam się z jedną grupą z Dąbrówki Tuchowskiej. Młodzież sama zaproponowała, żebyśmy przynajmniej część trasy przeszli lasem. To było piękne. Czuliśmy się właściwie tak jak ci żołnierze, którzy kiedyś tam musieli się kryć, musieli o swoje życie walczyć i o nasze. Myślę, że ta lekcja zostanie w pamięci na długie, długie lata. Zamiast zmęczenia na twarzach młodzieży widać było radość z uczestnictwa w biegu. Przyszliśmy ze szkoły i szliśmy 8 kilometrów. Zatrzymaliśmy się na rynku, zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie przed ratuszem. Przeczytaliśmy również ciekawostki o żołnierzach wyklętych. To wydarzenie jest dla nas bardzo ważne, ponieważ pogłębiamy wiedzę w tym temacie i lekcja historii, którą zapamiętamy na dłuższy czas. Jest bardzo ciekawa i też żywa lekcja historii. Dowiedzieliśmy się bardzo fajnych rzeczy. Była ciekawsza na pewno niż zwykła lekcja i bardzo interesująca. Pokonaliśmy trasę od nas ze szkoły w Siedliskach, tutaj do tego cmentarza w Tuchowie. Jest to dla nas bardzo ogromne wyróżnienie, bo jako organizatorzy czujemy się jednak powołani, żeby wszystko było perfekcyjne. I to jest takie wielkie dla nas przeżycie, bo jednak to jest inna lekcja historii niż taka w ławkach. Możemy się nawet poczuć jak ci ludzie, ci mężczyźni, te kobiety, które po prostu przeżyły to na własny sposób. Każda z drużyn miała swojego patrona. Szliśmy z tablicą Inki. Jest to taka kobieta wyjątkowa dla nas, bo jednak nikt praktycznie tak nie wspomina o niej, ale jednak jest to bardzo ważna dla nas postać. Po zakończonym biegu był czas na odpoczynek, przemówienia zaproszonych gości, wspólne zdjęcia i rozdanie pamiątkowych nagród. Młodzież z Siedlisk niebawem weźmie udział w wycieczce, piknikach i wykładach. Projekt Poznaj Polskie Drogi do Niepodległości zakończy się w listopadzie. Spłonęło poddasze i wnętrze domu w Dąbrowie Tarnowskiej. Strażacy zostali wezwani do pożaru przy ulicy Zazamcze. Domownicy próbowali gasić pożar, jednak płomienie zajęły cały pokój. O godzinie około 6:30 dostaliśmy zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, budynku drewnianego. Po otrzymaniu tego zgłoszenia oczywiście zadysponowaliśmy na miejsce dwa zastępy. Natychmiast zastęp ciężki, gaśniczy i zastęp GBRT. Pożarem objęty był budynek mieszkalny, z jednego z pomieszczeń wydobywał się dym i płomienie. Oczywiście natychmiast przystąpiliśmy do akcji gaśniczej. Akcja gaśnicza trwała ponad 3 godziny. Na miejsce zdarzenia przybył burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej oraz pracownicy pomocy społecznej. Ogień zajął większą część budynku, dlatego rodzina potrzebuje wsparcia. Na razie zamieszkam u mamy tymczasowo, no ale chcemy to wyremontować jak najszybciej. Płonął jeden pokój w sumie doszczętnie, a wszystko jest okopcone, no bo tak łóżka jak się złapały te, no to wszystko jest czarne. Wszyscy, którzy chcą pomóc rodzinie, mogą kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej.